Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy właśnie w drodze do pracy. Słuchajcie, ja zauważyłem, już wcześniej to zauważyłem, ale pod ostatnim filmem zauważyłem po raz kolejny, że dużo ludzi myśli tak, że głównie piszą to w komentarzach, że dużo ludzi myśli w ten sposób, że mówią mi tak: słuchaj Kamil, ty masz swoje mieszkanie, pracujesz na kontrakcie, to, tamto, pracujesz na innych warunkach, my nie mamy możliwości, zarabiając 11, 12 euro, ułożyć sobie tutaj życia, wynająć mieszkanie, bo opłaty nas zeżrą i nie ma szans, dlatego ci łatwo mówić, bo jesteś na swoim, pracujesz na kontrakcie, zarabiasz więcej. Już wam tłumaczę. Po pierwsze, słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście mówię tutaj w takich ludzkich granicach, nie? Jeżeli czegoś chcesz i do czegoś dążysz, to na pewno to osiągniesz. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze i też wiem, że mógłbym osiągnąć więcej, gdybym tylko chciał. Bo to wystarczy chcieć i dążyć do wyznaczonego celu. I prędzej czy później to się uda, bo tak to działa. Robisz coś, robisz i w końcu są wyniki. Prędzej czy później. Może być pod górkę, mogą być schody, ale zawsze później się udaje. Każdy wam to powie. Ja przyjechałem tutaj w 2007 roku. Jak Polaków było mało, bo dopiero co otworzyli granicę w maju. Było bardzo mało Polaków. Większość było ze Śląska, bo oni mieli te niemieckie paszporty. I oni mogli sobie przyjechać przed otwarciem granicy dla Polaków. Ja czekałem najpierw na pozwolenie, a w maju otworzyli granicę i mogłem swobodnie już przyjechać na sam dowód osobisty, jak to się mówi. Granicę pracy otworzyli, o to mi chodzi, bo wcześniej Polacy musieli mieć pozwolenie, chyba że miałeś ten niemiecki paszport. Jak spotykałem Polaka mieszkając na domku firmowym, ja miałem wtedy 7,60 albo 7,80 brutto w 2007 roku. Zobaczcie, to były małe pieniądze na tamte czasy i tak to były bardzo dobre, wyjeżdżając z Polski w 2007 roku. Była to dobra kasa dla mnie, dla młodego chłopaka. Mówię tutaj o sobie głównie i o swoich przemyśleniach w tych vlogach. Jak ja spotykałem Polaka, który miał swoje mieszkanie takie spółdzielcze, które ja posiadam teraz, nie mówię o hipotece, bo hipotekę to rzadko kto miał z Polaków, teraz ma większość hipotekę, ale jak ktoś miał takie spółdzielcze mieszkanie, zwane państwowe, od państwa, z gminy, nie wiem jak to się, nazywajcie sobie jak kto chce, jak chcecie, ja mówię na to mieszkanie spółdzielcze, bo to jest mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej i każda prowincja, czyli gmina, ma swoje spółdzielnie, tam się można zapisać i czeka się na przydział mieszkania. I jak spotkałem kiedyś takiego Polaka, pamiętam, który miał swoje mieszkanie spółdzielcze, on płacił chyba tam 500 euro czynszu plus opłaty, to ja tak sobie pamiętam, siedziałem z kolegami i mówię: stary, to jest niemożliwe, żebyśmy my, pracując przez agencję, mieli swoje mieszkanie, opłacili je i normalnie żyli. Mówię, po prostu to jest niemożliwe przy tych zarobkach. 5 lat później wynająłem swoje pierwsze mieszkanie. Koniec 2012 roku jakoś. Wynająłem swoje pierwsze mieszkanie, wcześniej wynajmowałem pokój u przyjaciela i jego rodziców. Jak wynająłem to mieszkanie, to byłem pierwszym Polakiem tutaj z moich znajomych dookoła, tutaj z okolic, gdzie pracuję, gdzie mieszkaliśmy wszystkich na firmówkach. To byłem pierwszym takim Polakiem wśród swoich znajomych, podkreślam, który podjął taką decyzję, że się wyprowadzę, że już nie będę mieszkał z kimś, nie będę mieszkał na domku agencyjnym, tylko wynajmę sobie mieszkanie. I mogła zrobić to też masa innych ludzi, ale każdy się bał. Każdy się bał, że opłaty, że nie da rady. Ja zaryzykowałem, bo miałem już dość mieszkania z ludźmi. Chciałem się usamodzielnić i żyć normalnie, tak jak się żyć powinno. Zapisałem się w firmie, która wynajmuje mieszkania i później mogłem wynająć mieszkanie. Wynająłem kawalerkę, płaciłem 500 euro czynszu, płaciłem prąd, gaz jakoś 110-120 euro, już nie pamiętam,
do tego jeszcze swoje ubezpieczenie, do tego jeszcze woda, internet, wszystko to płaciłem sam, a zarabiałem wtedy w 2012-13 też niedużo zarabiałem. Nie chcę was skłamać, może z 1400 netto zarabiałem? 350 euro tygodniowo zarabiałem? 360? Mówię tutaj już bez domku agencyjnego, bo słuchajcie, ludzie, którzy mówią, że mieszkałem na agencji, że zarabiałem 1500 euro miesięcznie przykładowo, no to musicie doliczyć sobie do tego, że oni płacą, potrącają im za domek tam i w momencie, kiedy wyprowadzacie się z agencji i macie przykładowo 1400-1500 euro netto, to za ten domek już wam nie pobierają, czyli macie już powiedzmy 2000. Jak macie godzin, to macie 1800-1900 do 2000 idzie wyciągnąć, jak nie mieszkacie na agencyjnym, bo wam za domek nie zabierają. Wracając do tematu, zaoszczędziłem sobie pieniądze, odłożyłem, żyłem z miesiąca na miesiąc, bo później jak wynająłem te mieszkanie, ściągnąłem dziewczynę do Holandii. Nie mieliśmy auta, jak ją ściągnąłem, nie mogłem znaleźć jej pracy, bo taki był okres, że było ciężko znaleźć pracę. Po drugie, nie mieliśmy auta i musiałem jeszcze uzbierać na auto. Kupiłem wtedy Renault Lagunę 2 na polskich rejestracjach, dałem za nią 10 tysięcy złotych. Odłożyłem, kupiłem auto i dopiero po pół roku znalazłem jej pracę gdzieś. Po 6-7 miesiącach się udało znaleźć dopiero pracę. I przez pół roku utrzymywałem mieszkanie sam, pracując przez agencję, za marne pieniądze. Opłacałem mieszkanie, musiałem wyżywić siebie, ją i jeszcze uzbierałem na auto. Dlaczego tak zrobiłem? Bo wyznaczyłem sobie cel, zacisnąłem pasa i się da. Teraz już żyje mi się lepiej. Ale ja też zaczynałem od niczego, także przestańcie mi pisać, że nie da się za 11, za 12 euro. Wszystko się da. Zarobić 1800 euro, będzie stać cię na wynajęcie mieszkania, na opłaty i na życie. Ściągniesz sobie partnerkę, druga wypłata praktycznie już się odkłada. Oprócz tego, zobaczcie, czas się rozwinął, że tak powiem, rozkręcił. Później zarabiałem coraz więcej, później przeszedłem na kontrakt. Już żyje mi się w miarę fajnie. Do tego robię sobie YouTube'a. Też z tego jakieś pieniądze wpadają. Nie są to jakieś olbrzymie pieniądze, co wam wcześniej mówiłem, ale też zawsze jest to parę dodatkowych groszy. I wszystko można zrobić, jak się chce, a takie gadanie, że się nie da, bo ty, bo tamto. Ja zaczynałem od 7 euro, od 7,60 brutto. I po paru latach wynająłem mieszkanie. Żyłem z miesiąca na miesiąc, ale udało się, zrobiłem to, bo chciałem. Także pamiętajcie, nie ma takich rzeczy niemożliwych, że nie da się, bo się nie da. Wszystko się da. Później zapisałem się za mieszkanie spółdzielcze. Czekałem kilka lat, dostałem mieszkanie spółdzielcze. Zdałem kawalerkę za mieszkanie spółdzielcze. Płaciłem tyle, co za tą kawalerkę. Już miałem salon, dwie sypialnie. Także wszystko jest do zrobienia i... To nie jest wszystko od razu, u mnie to trwało latami. To nie jest tak, że wy przyjedziecie i ty popracujesz pół roku i ci się nie uda wynająć i mówisz, a nie udało mi się, chujowo tu jest, nie da rady. Da, ale trzeba cierpliwym być i dążyć pomału do celu. Małymi łyżeczkami. Jak będziesz robił to wytrwale, na pewno ci się uda. Mówię to po to, żeby ludzie zaczęli w siebie wierzyć, a nie, że ktoś z góry zakłada, że jest to niemożliwością, że ja nie dam rady, bo ja mam 11 euro, mam 12, nie odłożę, no to nie pij w weekend, nie pal papierosów, odkładaj pieniądze, odłóż sobie z 5 tysięcy, 10, wynajmij. Wszystko jest do zrobienia. Ja wam mówię, nie ma rzeczy niemożliwych. Ludzie za szybko się poddają, przestają w siebie wierzyć i takie gadanie, że jest to niemożliwością, jest po prostu brednią. Jest brednią, bo skoro ja to zrobiłem i zaczynałem od zera, przyjechałem z jedną torbą, bez języka, bez niczego. Po paru latach wynajmowałem swoje mieszkanie, gdzie zarabiałem małe pieniądze. I da się? Pewnie, że się da. Tylko trzeba chcieć. Trzeba tego chcieć. Pamiętajcie o tym. Trzymajcie się. Pozdro.